Etapy rozmowy sprzedażowej. Etapów jest kilka. I te etapy to. Pierwszy to jest powitanie. No czyli wiadomo, dzień dobry, Janek Kowalski z tej strony, sieć taka i taka, dzwonię w imieniu tego i tego. Dodam, że nasza rozmowa jest rejestrowana. Chciałbym pani zadać, zająć 2 minuty. To jest powitanie. Drugi etap to jest badanie potrzeb. W momencie, kiedy z tą kurtuazją skończyliśmy, czyli przedstawiliśmy się, powiedzieliśmy, po co dzwonię i skąd, kobicina powiedziała tak, może pan mi zająć 2 minuty, zaczynamy badać potrzeby. To jest etap drugi. Etap trzeci. Zbadaliśmy potrzeby, dowiedzieliśmy się, co ten klient tak naprawdę ma, być może nawet dowiedzieliśmy się, co by chciał mieć, no i jedziemy z armatą, przedstawiamy mu swoją propozycję, którą dla niego mamy. Tymi 3 etapami dzisiaj się zajmiemy. Reszta etapów, poglądowo, na kolejne spotkania. Resztą się dzisiaj zajmujemy. Zajmujemy się 1 trójką. No i etap numer 1. Powitanie. Pytanie do was. Od czego zależy, czy klient będzie chciał z tobą rozmawiać? Co to znaczy pierwsze 10 sekund? Przywitanie, czy jesteśmy mili, czy energiczni, czy zachęcimy tego klienta do rozmowy. Zadzwonimy taki mówimy własny, nie wiadomo, więc ja dobra, Kasper, stop. Inni. Od czego zależy? Czy klient będzie chciał z tobą rozmawiać? Czyli jak będziemy mówić na przykład tak, to go zainteresujemy czy nie? To pokażę jeszcze raz, jak to powinno wyglądać. To właśnie zależy też głównie od naszej postawy, od tonu głosu i od tego, jakby tylko zaciekawimy tą ofertą, czy też nie. No to już usłyszeliśmy, a pokaż przykład. Jak ty byś to zrobiła? Jak ty byś zaciekawiła swoim tonem głosu klienta? No wstęp po prostu, tak jak ze skryptu masz, nie? Wstęp. Jak to robisz? Okej, okay. Dobra. Co jeszcze jest istotne? Poczekać na dzień dobry. Co jeszcze? I też czy wyrazi zgodę na dalszą kontynuację rozmowy. Co jeszcze? No czy będzie chciał z nami rozmawiać, czy wyrazi zgodę na... No tak, ale pytanie jest, od czego zależy, czy będzie chciał rozmawiać? No na pewno od tonu głosu. To już było? Coś nowego?